Cześć, ten film jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z elektromobilnością i planują zakup swojego pierwszego samochodu elektrycznego i chcą dowiedzieć się wszystkich podstawowych informacji. Zapraszam do oglądania. Partnerem filmów edukacyjnych na moim kanale jest firma Greenway Polska, która od wielu, wielu lat w Polsce skutecznie przyczynia się do promowania elektromobilności i rozwijania za sprawą budowy największej sieci ładowania. Proces zakupu samochodu elektrycznego naprawdę bardzo mocno różni się od zakupu samochodu spalinowego. Trzeba wziąć pod uwagę szereg rzeczy, których nie bierzemy pod uwagę kupując auto spalinowe. Na początku musimy dostosować samochód do swoich potrzeb i to jest chyba kluczowa rzecz na początku. Bo zawsze uczulam na to, żeby nie wybierać samochodu z dużą baterią, skoro jeździmy tylko po mieście, albo nie wybierać samochodu kompaktowego z małą baterią, którym na przykład będziemy jeździć w trasie, bo potem okaże się, że po miesiącu czy po dwóch będziemy pisać na forach, że samochód elektryczny nie sprawdza się i że jest bez sensu. Żeby tego uniknąć, najpierw odpowiedzcie sobie na pytanie, ile kilometrów dziennie przejeżdżacie, ile robicie w trasach i jak często na przykład jeździcie gdzieś daleko na wakacje. Jeżeli na przykład robicie po 30 km, 50 km dziennie, to tutaj zdecydowanie odradzam zakupu samochodu z dużą baterią, jak na przykład Tesla Model S Plaid, która za mną stoi, ma baterię pojemności 100 kWh. I uwierzcie mi, nie jesteśmy w stanie z tej całej pojemności na co dzień korzystać, dlatego że ten samochód może przejechać przykładowo 400 km przy 140 km na godzinę i w większości z nas jest to niepotrzebne, bo jeżeli ktoś jeździ po mieście, to może lepiej kupić Tesla Model 3 bazową, która ma małą baterię, 60 kWh i ona w zupełności nam wystarczy w codziennym użytkowaniu. Warto też rozważyć inne marki, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj na rynku tak naprawdę każdy producent samochodów elektrycznych oferuje kilka lub nawet kilkanaście wersji samochodów elektrycznych. I tutaj tak naprawdę musicie na początku kierować się tym, co lubicie po prostu, czyli ktoś lubi Audi, kupuje Audi, ktoś lubi Volkswagena, kupuje Volkswagena. Ja tutaj nie będę nic doradzał, to jest naprawdę indywidualna decyzja. Jeżeli chcecie porównać sobie parametry i stosunek, to warto to zrobić, bo tutaj już na rynku jest duża różnica i są producenci, którzy po prostu oferują więcej wyposażeniu za stosunkowo mniejszą ilość pieniędzy. Ważnym pytaniem jest również to, czy kupić samochód nowy, czy używany. I to jest też mocno indywidualna kwestia, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj na rynku, to czasami różnica zakupu nowego samochodu względem starego samochodu jest nieduża i warto rozważyć nowy samochód, dlatego że do nowego samochodu możemy ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i możemy dostać różne formy wsparcia, 18 000, 27 czy nawet 40, czy w autach dostawczych jest to odpowiednio wyższa kwota, więc tutaj zalecam przemyśleć, czy łapiemy się na dofinansowanie, jeżeli tak, to na jakie i czy nie bardziej opłaca się kupić nowy samochód, który będzie miał pełną gwarancję, no będzie nowy po prostu i będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania. Zanim podejmiemy decyzję i podpiszemy umowę i kupimy swój samochód elektryczny, to warto się nim przejechać. I tutaj nie mówię o przejażdżce 20-30 minutowej, która ma służyć tylko temu, żeby zobaczyć, czy auto jest wygodne, tylko mówię tutaj o takim trochę dłuższym teście. Najlepiej, jeżeli Wam się podoba dany konkretny model, to pójdźcie do salonu dealerskiego, czy do na przykład, jeżeli to jest Tesla, przyjdźcie do Tesli lub skorzystajcie z usług różnych wypożyczalni, m.in. mojej wypożyczalni EV-Rent, gdzie można się przejechać, wynająć wiele samochodów elektrycznych w całej Polsce i po prostu poczujcie ten samochód przez jakiś czas. Bo nie sztuką jest wsiąść za kierownicę, przejechać się pół godziny, godzinę i tak naprawdę potem się okazuje, że moc ładowania nam nie odpowiada, bo jeździmy dużo w trasy albo zasięg nam nie odpowiada. Dlatego weźcie sobie taki samochód na dzień, dwa lub trzy, pojedźcie sobie w trasę, pojeździcie sobie po mieście, zobaczcie, ile on realnie energii zużyje, ile realnie będzie trwało ładowanie na przykład w trakcie zakupów i dopiero potem podejmijcie decyzję. Bo tutaj to jest chyba najważniejszy aspekt wyboru samochodu elektrycznego, czyli właśnie ten odpowiedni dobór parametrów, bo jeżeli wybierzecie samochód, który ładuje się na przykład zbyt wolno, weźmiecie jakiegoś Leafa, Zoe, coś takiego starszego rodzaju, no to potem możecie naprawdę płakać przy stacji ładowania, że to trwa długo, albo płakać, że zasięg jest niewystarczający. Więc tutaj zalecam wyedukować się, pooglądać filmy, testy zużycia energii. Polecam stronę EV Database i tam macie taką możliwość wpisania każdego modelu elektrycznego i sprawdzenia, jaki jest realny zasięg. Tam macie zasięg WLTP i zasięg realny. Zasięg WLTP to jest zasięg w oparciu o taką procedurę, która jest dosyć mało taka miarodajna, mało rzeczywista, bo według mnie te zasięgi wszystkie WLTP, które producenci podają, trzeba co najmniej o 20, nawet lepiej o 30% skrócić i wtedy wyjdzie Wam zasięg realny. Więc to jest taki pierwszy krok, który warto rozważyć przed zakupem samochodu. Tak jak wszyscy wiemy, ceny samochodów elektrycznych są troszeczkę wyższe od samochodów spalinowych, dlatego że największym elementem, takim najdroższym elementem w samochodzie elektrycznym jest bateria, która dosyć sporo kosztuje, ale co roku
roku ceny ogniw na rynku maleją, w związku z tym baterie też tanieją, no i ta różnica zaczyna się zmniejszać. Podejrzewam, że za kilka lat już zapomnimy o tej różnicy i samochody elektryczne będą kosztowały dokładnie tyle samo, ile samochody spalinowe. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że pomimo większej opłaty początkowej, większego progu wejściowego w elektromobilność, są duże oszczędności później na etapie użytkowania. Taką największą oszczędnością może być oczywiście nasze paliwo, czyli prąd. W przypadku auta spalinowego jesteśmy skazani na to, co zaoferuje nam stacja paliw. Czyli dzisiaj to jest ponad 6 zł za litr benzyny. W przypadku samochodów elektrycznych ta cena jest o wiele bardziej zróżnicowana, dlatego że możemy załadować samochód za 0 zł albo na przykład za 30, 40 czy 50 zł, czy nawet 60, w zależności od tego, gdzie ładujemy. To jest duża zaleta. Tutaj zachęcam Was do wejścia na stronę Greenway Polska, gdzie możecie sobie zobaczyć, jakie są aktualne stawki i macie nawet możliwość zakupienia odpowiedniego abonamentu, który zmniejszy Wam, takiego miesięcznego abonamentu, który zmniejszy Wam cenę jednostkową za kilowatogodzinę. I tam możecie sobie przeliczyć, ile kilometrów robicie i zobaczyć, ile będziecie dokładnie płacić. Ale wracając do tych darmowych ładowań, to na szczęście jeszcze w Polsce mamy kilka takich miejsc, gdzie można się ładować za darmo. Na przykład możemy ładować się w różnych centrach handlowych, w sklepach, które oferują darmowe ładowanie. Jest ich niewiele i za chwilę ich już w ogóle nie będzie, ale dzisiaj jeszcze taka możliwość jest. Więc jak ktoś się postara, może jechać za darmo. Jak ktoś się postara, może jechać za bardzo, bardzo tanio, bo są na przykład takie sieci ładowania, które oferują jedną sesję ładowania w stałej cenie i możemy ładować do pełna. Są takie miejsca jak Park and Ride w dużych miastach, gdzie można zostawić samochód i jak się kupi bilet na przykład na metro czy na autobus, to wtedy można za odpowiednio niższą stawkę ładować samochody. Więc tutaj zachęcam też, żebyście sprawdzili, jakie stacje ładowania są w Waszej okolicy i ile kosztuje energia, żebyście przed zakupem jeszcze zdawali sobie sprawę, ile zapłacicie za ładowanie. Dodatkowo, jeżeli macie możliwość ładowania w domu, to zachęcam Was do przejścia na drugą taryfę, znaczy do posiadania drugiej taryfy nocnej. Dzięki temu zapłacicie po prostu mniej za to, że będziecie ładować samochód w nocy. A jeżeli macie fotowoltaikę, no to tutaj problem jest tak naprawdę rozwiązany, bo jeżeli świeci słońce i będziecie ładowali na przykład w weekend w ciągu dnia, no to tak naprawdę będziecie ładowali z tej nadwyżki i będziecie mogli jeździć za 0 zł. Więc to jest duża zaleta, a dodatkowo to pomaga trochę, bo nie musicie wprowadzać energii do sieci, tylko wprowadzać ją do samochodu elektrycznego, no i wychodzicie po prostu na tym bardziej korzystnie. Więc warto sobie przede wszystkim przed zakupem sprawdzić nasze stałe trasy, gdzie jeździmy, pobrać sobie aplikację PlugShare oraz ABT Route Planner, to wszystko znajdziecie w opisie filmu. I w tych aplikacjach możecie sobie zobaczyć, gdzie macie stację ładowania i oczywiście pobierzcie sobie aplikację Greenwaya, żeby też zobaczyć, jakie są ładowarki Greenwaya. Ich jest najwięcej w Polsce, więc tutaj tak naprawdę one będą wszędzie. I zobaczcie sobie, gdzie i jakie moce są odpowiednich ładowarek, bo stacje ładowania mają różne moce, ale o tym powiemy w dalszej części filmu. Poza możliwością darmowego ładowania i poza możliwością skorzystania z dofinansowania, samochody elektryczne w Polsce są uprawnione do tego, aby jeździć buspasami i parkować w płatnych strefach, w miastach, w całej Polsce. I tutaj od razu mówię, że to dotyczy całej Polski, a nie tylko wybranych miast, więc możecie na parkingach publicznych, miejskich parkować bezpłatnie i jeździć buspasami. Jakie są najważniejsze informacje o samochodach elektrycznych? Najważniejszym parametrem, tak jak na przykład w aucie spalinowym zawsze zwracamy uwagę na pojemność, na moc silnika, tak samo w elektryku zazwyczaj bierzemy pod uwagę pojemność baterii, bo to jest chyba najważniejszy parametr z naszego samochodu elektrycznego i trzeba pamiętać, że pojemność baterii wyrażamy w kilowatogodzinach, nie w kilowatach. W kilowatach mówimy o mocy silnika albo mocy ładowania na stacjach ładowania, ale jeżeli chodzi o baterie, to są kilowatogodziny. I trzeba też tutaj wziąć pod uwagę, że różni producenci podają różne wartości. Niektórzy podają wartości netto, niektórzy brutto. Tak na przykład Tesla Model 3, który obok mnie stoi, ma pojemność brutto 82 kWh, ale są producenci jak na przykład Kia, która podaje pojemność netto i na przykład Kia EV6 ma pojemność 77 kWh netto, czyli pojemność użytkowa dla nas. Reszta jest zablokowana po prostu na potrzeby na przykład degradacji baterii. Więc na to zwróćcie uwagę. Kolejnym ważnym parametrem w samochodzie elektrycznym jest moc ładowania i to jest chyba drugi taki najważniejszy aspekt, bo to decyduje o tym, jak długo samochód będzie się ładował. I tak samo, Tesla Model 3 może ładować się z maksymalną mocą 250 kW. No, przykładowo Kia EV6, o której przed chwilą wspomniałem, czy Hyundai Ioniq 5 z mocą 240 kW. To jest bardzo ważne, bo jeżeli dużo podróżujecie samochodem elektrycznym, to dobierzcie taki samochód, który może ładować się z dużą mocą. Na przykład tutaj bym nie szedł już w Volkswageny, bo one mogą się ładować zazwyczaj z mocą do 100, 140, 150 kW, też za
zależności od modelu i od wersji. Czy na przykład starsze samochody typu Nissan Leaf czy Renault Zoe, one też mogą się ładować z niską mocą. Jeżeli będziecie użytkować samochodu tylko w domu i będziecie rzadko jeździli na trasy, to tutaj już zalecam kupienie samochodu elektrycznego, które niekoniecznie się szybko ładuje, ale który ma ładowarkę pokładową dosyć mocną. Bo teraz tak, jeżeli chodzi o ładowanie samochodów elektrycznych, to mamy dwa rodzaje ładowania. Ładowanie wolne prądem przemiennym, czyli ładowanie na przykład z gniazdka jednofazowego w domu, z gniazdka trójfazowego w domu, czy wallboxa takiego wiszącego na ścianie, czy ze słupka AC, na przykład w sieci Greenway, czy na stacjach Orlen, czy wielu innych operatorów. Drugą metodą ładowania jest ładowanie szybkie prądem stałym na takich dedykowanych stacjach szybkiego ładowania, jak te za mną. I tutaj energia, którą ładujemy do samochodu, jest ładowana bezpośrednio do akumulatora wysokonapięciowego, a przy ładowaniu prądem przemiennym energia zasila ładowarkę pokładową, która znajduje się w samochodzie, i ta ładowarka pokładowa dopiero zasila baterię wysokonapięciową. Te ładowarki pokładowe są o różnych mocach. Na przykład Tesli mamy 11 kW, Kia EV6 też mamy 11 kW. Są samochody jak na przykład Porsche Taycan, gdzie możemy sobie opcjonalnie wziąć ładowarkę 22 kW, czy na przykład Lucid, który też ma 22 kW. I to też jest dosyć ważnym aspektem, bo na przykład inne samochody, te tańsze, jak na przykład Dacia, mają ładowarki na przykład 6 kW, więc one będą ładować odpowiednio dłużej. Więc warto tutaj dobrać samochód, który będzie mógł się naładować w ciągu nocy, nie do pełna, ale do tylu, żeby wystarczyło wam to na przykład na kolejne kilka dni jazdy. Tak dla jasności, jeszcze wytłumaczę wam, jakie są złącza przy stacjach ładowania. Tak jak mówiłem, Greenway to największa sieć ładowania w Polsce i takich urządzeń spotkacie mnóstwo na terenie całej Polski. I nie zdziwcie się, że są tutaj trzy rodzaje wtyczek. Pierwsza wtyczka to jest wtyczka CCS i to jest najpopularniejszy standard ładowania, no to już jest standard ładowania w Europie, więc wszystkie samochody elektryczne wprowadzone na rynek europejski już wykorzystują złącze CCS, ale są jeszcze złącza CHAdeMO, czyli takie złącza, które kiedyś były stosowane przez japońskie marki, jak na przykład Nissan czy Mitsubishi, i one wychodzą z użytku. Niektóre samochody jeszcze mogą z nich korzystać, ale nie przyzwyczajajcie się do nich, bo Greenway już nawet usuwa je i w nowych stacjach zazwyczaj są stosowane tylko złącza CCS. Jeszcze mamy zazwyczaj trzecie złącze, którego tutaj akurat nie ma, ale na niektórych stacjach występują złącza Type 2, czyli dokładnie takie złącza, jak tutaj mamy, i one służą do ładowania prądem przemiennym, czyli w przypadku ładowarki o mocy 11 kW i w przypadku samochodu, który ma baterię na przykład 80 kWh, czas ładowania będzie wynosił około 7-8 godzin. I takie złącza też tutaj macie, więc pamiętajcie, pomimo tego, że macie czasami tutaj napisane na przykład 40 kW na tym złączu Type 2, to nie znaczy, że wasz samochód z taką mocą będzie się ładował, bo ograniczeniem zawsze będzie ładowarka pokładowa, co w większości nowych samochodów powoduje, że mamy ograniczenie do około 11 kW. I to jest ładowanie już wolne prądem przemiennym, a to jest cały czas ładowanie szybkie prądem stałym. Z kolei wszyscy producenci zawsze też dają taki zasilacz, taki jednofazowy. Tu mamy zasilacz przykładowo z Tesli i ten zasilacz umożliwia nam ładowanie z gniazdka jednofazowego, ale to jest w ogóle już najdłuższa metoda ładowania. Z gniazdka jednofazowego samochody będą się ładowały około dobę, ale to wszystko zależy od pojemności baterii. No i moc ładowania, no to są 3 kW, 3,6 kW maksymalnie. I to są takie podstawowe sposoby na ładowanie samochodów elektrycznych. Ja jeszcze raz przypominam, żebyście zarejestrowali się koniecznie w Greenwayu. Greenway jest partnerem tego odcinka i umożliwia ładowanie samochodów w największej ilości punktów w całej Polsce. Zasięg samochodu elektrycznego. Wszyscy producenci korzystają z procedury WLTP, czyli te zasięgi, które są podawane, tak jak wcześniej powiedziałem, są bardzo mało realne. I Tesla przykładowo w modelu 3 podaje ponad 500 km czy ponad 600 km w zależności od wersji. I realnie jest trudno uzyskać ten zasięg, bo trzeba by jechać najczęściej 90-100 km na godzinę, żeby osiągnąć zasięg deklarowany przez producenta. Więc tutaj warto też zwrócić uwagę na to, jaki zasięg ma samochód, no i odjąć te 20-30%. Warto również sprawdzić w waszym przyszłym samochodzie elektrycznym, czy bateria jest chłodzona i podgrzewana, czy ma aktywny system właśnie chłodzenia, po to, żeby przygotowywać baterię na przykład do szybkiego ładowania, albo żeby ją chłodzić, gdy jedziemy na przykład w upalne lato na wycieczkę. Bo jeszcze w niektórych samochodach elektrycznych kiedyś były takie problemy, jak na przykład w Nissanie Leafie, gdzie samochód, gdy się grzał, bateria, gdy się grzała, miała problem z szybkim ładowaniem, i przy drugim czy trzecim ładowaniu, no, występowały takie problemy, że samochód potrafił się ładować nawet kilka godzin. Więc warto sprawdzić, jeżeli będziecie dużo podróżować, czy wasza bateria ma możliwość chłodzenia, żeby po prostu, czy i podgrzewania, żeby na przykład w zimne dni podgrzewać baterię, żeby móc osiągnąć wyższą moc ładowania. Na rynku aktualnie często występującymi bateriami są baterie takie zwykłe litowo-jonowe oraz baterie litowo-żelazowo-fosforanowe. I baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli LFP, są stosowane aktualnie w Tesli Model 3
bazowej oraz niedługo będą stosowane w Mustangach. No i coraz bardziej popularne są, więc coraz większa ilość samochodów będzie je stosowała. One słyną z tego, że nie zawierają kobaltu, są bezkobaltowe. No i te baterie mają jedyny minus taki, że po prostu wymagają podgrzewania w zimne dni, bo nie mogą oddawać energii, a nie przyjmować energii, gdy są zimne. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę, że jak na przykład mieszkacie w Norwegii, czy mieszkacie gdzieś, gdzie jest zimno, bo nie wszyscy moi widzowie są z Polski, no to może być problem, że jak na przykład na krótkie trasy jeździcie, to ta bateria nie zdąży się rozgrzać i na przykład przez całe 30-40 km nie będziecie mogli korzystać z hamowania rekuperacyjnego albo się szybko ładować, bo samochód po prostu nie zdąży tej baterii podgrzać, bo w przypadku zimnych okresów, zimnych sezonów, ona czasami potrzebuje nawet 100 km jazdy, żeby się porządnie dogrzać, no i to może stanowić dla wielu z Was problem, więc sprawdźcie, jakiego typu jest bateria w Waszym wymarzonym samochodzie elektrycznym, no i czy sprawdzi się ona na Waszych trasach. Jak zaplanować podróż samochodem elektrycznym? Jedziemy sobie gdzieś daleko, no i co zrobić, żeby się nie spotkać z problemem po drodze? Warto się przygotować, szczególnie na początku takiej podróży. Ja jako wieloletni użytkownik samochodu elektrycznego pozwalam sobie na wyjeżdżanie tak naprawdę wszędzie, w całą Europę, bez przygotowania. Po prostu wsiadam do samochodu, jadę, bo już wiem, gdzie są jakie stacje, czego mogę się spodziewać. I spokojnie, Wy też się tego nauczycie, ale na początku jednak polecam korzystać z różnych form, różnych aplikacji, różnych form planowania podróży. Jeżeli macie samochód elektryczny, który ma funkcję planowania podróży, a dzisiaj większość nowych samochodów tą funkcję ma, to wystarczy nastawić nawigację, tak jak teraz nastawiłem nawigację do Splitu i samochód wyliczył mi dokładnie, gdzie, ile czasu muszę się ładować. Na całej drodze z okolic Łomży do Splitu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 postojów na ładowanie i to są czasy ładowania po około 20 do 40 minut. Jeżeli nie macie takiego samochodu, to warto skorzystać z aplikacji A Better Road Planner. I w tej aplikacji możecie wpisać dokładnie, jaki model samochodu macie. Możecie wpisać dokładnie, jaką pojemność baterii macie, z jakim stanem baterii startujecie, z jakim stanem baterii chcecie dojechać do celu. Wszystkie parametry po drodze, czy chcecie się ładować często, a krótko, czy na przykład rzadziej, a długo. To wszystko dokładnie możecie sobie tam wpisać i aplikacja wyliczy Wam dokładnie co do minuty, gdzie, ile czasu musicie się ładować. Następnie warto sobie te stacje ładowania sprawdzić, ewentualnie pobrać aplikację danego operatora. Warto mieć podstawowe aplikacje w Polsce, takie jak przede wszystkim Greenway, bo tą aplikacją odpalicie większość ładowarek. Warto mieć aplikację Orlenu, warto mieć aplikację Ionity, warto mieć aplikację też Shell Recharge, jak jeździcie gdzieś za granicę, bo ta aplikacja też odpala bardzo dużo ładowarek. No i warto też skorzystać sobie z różnych planów abonamentowych, jak na przykład Kia Charge, czy Volkswagena jakiś abonament wykupić, czy w Audi, czy w Porsche. Możecie spytać u dealera, gdzie będziecie kupować swój samochód, żeby też taką kartę sobie wyrobić i mieć dostęp do kilkuset tysięcy stacji ładowania w całej Europie. Pamiętajcie jednak, że jak będziecie w podróży, że warto korzystać z jak najszybszych stacji ładowania, żeby zminimalizować czasy ładowania. A jak to jest z serwisami samochodów elektrycznych? Jest to zupełnie inaczej niż w przypadku samochodów spalinowych, dlatego że samochody elektryczne nie wymagają wymiany olejów, nie wymagają wymiany rozrządu, układu wydechowego, znaczy tego się nie wymienia, ale wiecie, nie zepsuje się. I pod tym kątem elektryki są naprawdę bardzo proste w swojej budowie. Przez co niektórzy producenci w ogóle nie wymagają obowiązkowych, okresowych przeglądów, tylko mówią, że można przyjechać do serwisu albo trzeba przyjechać do serwisu tylko jak się coś zepsuje. Ale w przypadku większości marek jednak jest tak, że te samochody elektryczne muszą być serwisowane, ale tak naprawdę wtedy w tych serwisach nie ma robionego nic takiego poważnego, jak nie ma wymiany oleju, nie ma wymiany rozrządów, nawet nie ma wymiany klocków hamulcowych, tylko wtedy są wymieniane zazwyczaj filtry, jest przeprowadzana generalna inspekcja i w zasadzie tyle. Czasami zdarza się, że płyn chłodzący akumulator jest wymieniany, ale to w niektórych tylko markach. Więc tutaj jak będziecie wybierać swój wymarzony samochód elektryczny, to warto sprawdzić, jak często będziecie musieli jechać do serwisu. Bo dla mnie na przykład jest kilka takich marek, gdzie ja robię dużo kilometrów, bo robię po 10-12 tysięcy kilometrów miesięcznie i są marki, w które bym nie poszedł, bo na przykład mają przeglądy okresowe co 25 tysięcy kilometrów, a jak się na nie nie stawimy, no to przepada nam gwarancja, albo tracimy gwarancję, albo mamy inne problemy. Więc pod tym kątem tutaj też warto rozważyć, ale jeżeli jeździcie tyle co statystyczny Polak, to raczej tutaj bym zbytniej uwagi do tego nie przykładał. No dobra, a co jeżeli bateria się zepsuje? Bardzo często różne osoby martwią się o to,
że bateria w samochodach elektrycznych się zepsuje, a bezpodstawnie, bo statystycznie w samochodach elektrycznych baterie psują się naprawdę bardzo rzadko. Nawet jeżeli się zepsuje, to niekoniecznie trzeba wymieniać całą baterię, bo są już firmy, które specjalizują się w tym, żeby naprawiać. I każda bateria jest złożona z modułów, każdy moduł ma po kilkadziesiąt, kilkaset ogniw, w zależności czy to są ogniwa, czy saszetki. No i w takich przypadkach można otworzyć, wymienić jedno ogniwo, bo zazwyczaj to jest tak jak w łańcuchu. Zawodzi jedno ogniwo. I są już serwisy, które to robią, ale prawdopodobnie tego momentu nie doczekacie, chyba że kupicie samochód używany, no bo w nowych samochodach mamy bardzo długie gwarancje, jak na przykład 8 lat i 160, 200 czy nawet 240 tysięcy kilometrów, w zależności od samochodu. I to też warto sprawdzić. Podsumowując, samochód elektryczny, szczerze powiedziawszy, dzisiaj nie u każdego się sprawdzi. Mówię to szczerze, mówię to z pełną odpowiedzialnością, na bazie własnego doświadczenia. Żeby samochód elektryczny sprawdził się, musimy się do tego dobrze przygotować i sprawdzić, czy na pewno nasza sytuacja będzie do tego odpowiednia. Tak jak powiedziałem, musimy wybadać możliwości ładowania samochodu w naszym domu, musimy wybadać możliwości ładowania infrastruktury ładowania wokół naszego domu. I dzisiaj, jeżeli ktoś jest przedstawicielem handlowym i robi po 500 km dziennie i nie wie, w którą stronę Polski danego dnia pojedzie, to może się zawieźć na elektryku. Ale dla większości Polaków jednak przesiadka do samochodu elektrycznego dzisiaj jest już możliwa, dlatego że stacji ładowania jest dużo, a Polacy statystycznie robią dosyć mało kilometrów. Więc wszystko zależy od tego, jak dobierzemy. To tak samo jak dobierzecie nieodpowiednie buty, to też was będą uwierały. Jak dobierzecie nieodpowiedni samochód elektryczny, to też was to będzie uwierać, no i też będziecie się z tym czuli niekomfortowo. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy wyborze swojego samochodu, to zapraszam do mnie, możecie się skontaktować, w opisie macie mail mój, możecie się przejechać Teslami czy innymi elektrykami w mojej wypuszczalni ev-rent.pl i wtedy my opowiemy wam jako zespół doświadczony, na co warto zwrócić uwagę i damy wam możliwość przejechania się różnymi samochodami elektrycznymi. To było na tyle w tym odcinku, zapraszam do oglądania innych filmów, żeby dowiedzieć się więcej o samochodach elektrycznych, jak to jest w Polsce i w podróży. Dziękuję jeszcze raz firmie Greenway Polska za wsparcie tego kontentu elektromobilno-edukacyjnego. Dzięki, cześć!